Akademia Morska w Gdyni zakupiła nowy symulator siłowni okrętowej. Jest to w zasadzie kolejny moduł istniejącego już symulatora, zresztą bardzo nowoczesnego, ale ten moduł jest najnowocześniejszy, dlatego że oparty jest o technologię touchscreen. Jest to najnowsza technologia, która jest stosowana w siłowniach okrętowych. Zakupy dokonało Studium Doskonalenia Kat Akademii Morskiej w Gdyni, a więc symulator będzie mógł być użytkowany w procesie edukacji zarówno studentów, jak i kursantów, tych, którzy przychodzą podwyższać kwalifikacje do Studium Doskonalenia Kadr. Będzie mógł być także wykorzystany przez pracowników naukowych uczelni do badań. Symulator, który oddaliśmy do Szkoły Morskiej, powstał w ciągu 3 miesięcy. Jest to kontynuacja rozwiązań stosowanych przez naszą firmę. Dotychczas stosowane rozwiązania opierały się na konsolach rzeczywistych. Podstawową wadą rozwiązania z konsolami rzeczywistymi jest to, że nie można zastosować różnych rodzajów siłowni okrętowej na danym sprzęcie. Dlatego też wiodący producenci symulatorów siłowni okrętowych zaczynają stosować symulatory w wersji z ekranami dotykowymi, których podstawową zaletą jest to, że w ciągu kilku minut można zastosować różne rodzaje siłowni okrętowej. Symulator właściwie jest już gotowy do tego, żeby rozpocząć działalność, tylko jeszcze przeszkolimy instruktorów, nauczycieli naszych tutaj z Wydziału Mechanicznego, bo właśnie na Wydziale Mechanicznym ten symulator jest zainstalowany. No i myślę, że gdzieś już w środku lata pierwsze kursy będą wzbogacone o zajęcia na tym module, ale też będą uruchamiane nowe kursy, które będą dedykowane dla tych ludzi, którzy na tego typu sprzęcie będą pracowali. Wzbogacenie tych zajęć o zajęcia właśnie na tym symulatorze pozwolą nabyć nowych umiejętności mechanikom, a przez to też zdobyć też pracę na statkach nowocześniejszych.